Dobrze, przejdźmy w takim razie do drugiego rozdziału. Środowisko części blaszanej. Za jedno z ważniejszych obszarów funkcjonalności, które koniecznie warte są zwrócenia uwagi nań, to nowe metody powielania operacji. Aby pewien obraz uczynić nieco szerszym i bardziej zrozumiałym, celowo otworzę pewne, no dość duże złożenie, które przy okazji, powiedzmy, że jest bardzo wdzięcznym tłem dla promocji ST9, bo większość kwestii jego dotyczących właśnie tyczy się tej wyciskarki do soku. Spójrzmy na chwilę do wnętrza. To jest element, to jest duży projekt, tam jest troszkę części. A zaraz sobie wszystko filtrujemy. I zajmijmy się tym elementem, który osiuje pozostałe robocze, te, które biorą się tak naprawdę do roboty, gdy trzeba tę na przykład pomarańczę wziąć, przeciąć, wycisnąć, etc. Dobrze, chodzi o ten element i ja celowo pozwolę sobie to zamknąć i otworzyć go tutaj. Pamiętamy, on tutaj ma kwestię, gdzie elementy inne były osiowane. Są pewne operacje, gdzie nie wystarczy tylko powiedzieć, że mamy otwór w postaci uproszczonej zgoda. Przypuszczam, że gdy to będzie wytwarzane poprzez wtrysk, tutaj będzie pracował suwak wkręcany, wykręcany, więc tutaj już całe operacje wyciągnięcia spiralnego są istotne, które trzeba przenieść z jednego miejsca do miejsc innych. Jest to tak zwane powielanie komponentów. Ja nazywam to, uważam całkiem poważnie, wręcz wykonaniem szyku bez szyku. Dla przypomnienia, dla pełni obrazu chcę pokazać coś, co myślę, że większość z Państwa już zna, chociażby z ST7. To zajmie dosłownie minutę, ale uważam, że uczyni obraz zdecydowanie pełniejszym. Pokażę to na przykładzie złożenia. Jest sobie silnik. Silnik jest przełożony z miejsca na miejsce na pewnej konstrukcji ramowej, no i przy okazji na jego łapach. Tak, które są, rzecz jasna, dokręcane. Są elementy wibroizolacji. To jest oczywistość tytułem wstępu. I żeby zrozumieć, do czego zmierzam, to chcę właśnie przedstawić coś, co większość z Państwa może znać, więc bardzo skrótowo. Szyk bez szyku. I mówię to całkiem poważnie. Otóż tak zwane powielanie, bo właśnie to będziemy wykonywać jako nowość w ST9, wparcie, znamy od dłuższego czasu w złożeniu. Już sam podgląd sugeruje, że pewne elementy będziemy powielać, biorąc pod uwagę pewien element inny, bazowy, do innych wystąpień tego elementu bazowego właśnie. Czyli, innymi słowy, jeżeli szybciutko wskażemy, no łączniki gwintowe chociażby, tak, zaznacz, plus elementy te wibroizolacji, to żeby błyskawicznie przenieść z miejsca wyjściowego, czyli tej łapy, do wskazanych bądź wszystkich innych wystąpień tejże, uruchomimy odpowiednie polecenie, element ten bazowy, wyjściowy, oto on, i czy paluszkiem do innego wystąpienia, albo do wszystkich wystąpień. Dobrze. No, dobrze, to jest ok, to jest dobre. I znaliśmy to do tej pory aż i tylko w złożeniu, natomiast pojawiło się to także narzędzie, wparcie i stosu typowy dla soliterza, gdy pojawia się coś w innych miejscach, to dodatkowo jeszcze jest rozbudowane. No to zobaczmy, czy i jak zostało to rozbudowane. Zbiór tych narzędzi. Mamy obecny w miejscu właściwym. Zaznaczam operacje, które chcę przenosić. Tutaj są zgrupowane dla ułatwienia. I tym razem
na początek, bo jeszcze jest inna metoda, będę przenosił to na podstawie pierwszego i następnych układów współrzędnych. Wyjściowy, no i idziemy do tego, tego i tego. No i proszę mi replikować te wszystkie operacje, co właśnie się stało. No nie ukrywam, że szybkie to jest. No szybkie i działa tak jak trzeba. Spójrzmy jeszcze dalej. Mówiłem, że układów współrzędnych to jest dopiero początek. W wyciskarce do soków, którą widzieliśmy w pozycji właściwej, no rzeczą oczywistą jest, że, no i pokażemy to celowo w ten sposób, no ma ona swój korpus, tak? To oczywista oczywistość. Spójrzmy na ten korpus od tej strony i zwróćmy uwagę, że jest tutaj pewna operacja, a w zasadzie dwie. Jedna i druga. Chcę powielić ją do różnych miejsc, na różnych, uwaga, ścianach, w sposób zorientowany właściwie do danej ściany, czyli chociażby z danym pochyleniem, od razu już, na różnych wysokościach, brzmi jak pobożne życzenie, czy science fiction wręcz parę lat temu, no dzisiaj to zrobimy szybciutko metodą banalnie prostą. Myślę, że wszyscy znamy coś tak ultra wręcz banalnego jak bloki. Niezależnie kto, jak zaczynał, w jakim kadzie, myślę, że pojęcie bloku znamy. Znamy wszyscy. Tu akurat w jednym z szyków takie bloki już są. To, teraz chcę podkreślić, że one mają akurat kształt podobny do kopiowanych operacji. To jest tylko kwestia mająca na celu zwiększenie intuicyjności. Tutaj podobieństwo kształtów w żaden sposób nie jest wymagane. Niemniej uważam, że jest pomocne. Te bloki się przenosi i zaraz pokażemy, jak je tworzy, przenosi, usuwa, modyfikuje. Zaraz pokażemy, jaki z nich będzie pożytek. Przy okazji zwracam uwagę na ewentualne kątowe położenie tych bloków. Będziemy orientację tę za chwilę zmieniać. No ale szybciutko powielmy. Zwracam uwagę, że to wszystko będzie dziać się na różnych ścianach, różnych wysokościach. To będą bloki z kilku szkiców. No to już szybciutko powielamy kogo? Tych dwóch z Pathfindera, te dwie operacje. Dobrze. Element wyjściowy. Ten blok. Dokąd? No już nie będę celowo klikał każdego z nich, powiem do wszystkich. Proszę, właśnie się już odnaleźli, a ja celowo jeszcze powiem, no ale może i z kontrolem poza tą lokalizacją. I celowo poza tą. Wszystko robię z kontrolem. Jeżeli znowu zmieniłem, załóżmy zdanie, to przywracam kontrolem tą początkową. O, i tak ma zostać. No to już rób. Zrobił. Dobrze. Na załączonym przykładzie to są te właśnie powielone na różnych ścianach operacje. Wątek ten rozwinę, gdy będziemy mówić o złożeniu. Na razie jednakże jeszcze wróćmy do sytuacji tego położenia kątowego. Szybciutko spójrzmy w tabeli zmiennych. Dla przypomnienia to był ten szkic. Otworzymy. Zróbmy to szybciutko gestem myszy. W widoku tym ustrukturyzowanym idźmy do tego szkicu, w którym ten kąt, mówiąc kolokwialnie, siedzi. Tu jest o 45 stopni. No to dla odmiany może zrobimy 15. Wszystkie inne są mu równe. To jest bardzo proste przyrównanie. Pracuje jeden. Czy pracują też pozostałe? No tak, to pytanie retoryczne. Dobrze. No fajnie, dobrze, dobrze. Chociaż też podkreślam, że ten obszar nowości będzie zwielokrotniony jeszcze, gdy przejdziemy do złożenia. Chętnie wykorzystam okazję, gdy
mamy do dyspozycji ten model, bo chcę przedstawić nową rzecz, bardzo, nie ukrywam, wyczekiwaną przeze mnie, taką rzecz jak po prostu najsłodsze punkty, punkt marki punkt. Nie ukrywam, dawniej tworzyliśmy szkice płaskie, szkice przestrzenne, płaskie, przestrzenne i chociażby wówczas układów współrzędnych, odcinki i korzystali z ich chociażby końców. No w końcu pojawiło się coś, co jest bardzo fajne, po prostu punkt 3D. Temat ten za chwileczkę rozwinę bardziej. Na razie tylko pokażę, że o, tutaj, tylko nie nowy, ale już istniejący, jest. To jest oczywiście no, zdeformowane celowo, abym miał no, powód to poprawić. Na razie bardzo prościutko przywrócę właściwe, nazwijmy to, współrzędne tego punktu, bo są takie wesołe właśnie celowo. X, 0, Y, 0. I tutaj Z jest skierowany, mówiąc kolokwialnie, w dół, minus 50, dodajmy mu minus 70. A 5 oczekuje tutaj, tak, minus 50, minus 70, 5Y, proszę, jak pracuje. No dobrze, ale już teraz bądźmy znowu ultra poważni. 0, 0, minus 70, 5, ok, dobra. I to wszystko po to, aby zwrócić uwagę, że punkty też bardzo fajnie przyciągają do siebie inne obiekty, o czym za chwilę więcej, jak chociażby ten odcinek, dajmy mu długość powiedzmy 35. Myślę, że już chyba wszyscy wiemy, że przez ten odcinek przechodzi pewna powierzchnia, to wszystko jest pogrubione i tak dalej, aby to ładnie chwycić w praktyce. No i właśnie kwestie tych punktów, przede chciałbym w kilku słowach poruszyć, bo uważam to za bardzo istotną pomoc, jeżeli chodzi o prace projektowe. W dużym skrócie naprawdę, otóż punkty te domyślnie tworzone są, i to jest ważne, w płaszczyźnie ekranu. Często słyszałem pytanie, jak wykonać daną operację z płaszczyzny ekranu. Coś, co jest chociażby rzeczą oczywistą w systemie NX. W Solidage'u też oczywiście było do zrobienia, ale chociaż używaliśmy wówczas nieco innych narzędzi, teraz zrobimy to raz, dwa, trzy, dosłownie klikając kilka tych punktów. Wówczas już są one tworzone w płaszczyźnie ekranu. Mając trzy chociażby, można włożyć płaszczyznę z niej, operację i dobrze. Dalej, chcę też zwrócić uwagę, że punkty te mogą być także tworzone, po pierwsze, no, w punktach typowych dla geometrii przestrzennej, wierzchołki, połowy, też punkty dosłownie dowolne na danych licach, jak też po prostu albo swobodnie w przestrzeni, albo na wybranej płaszczyźnie wybranego układu. No to są rzeczy oczywiste. Ale też pragnę zwrócić uwagę na fakt, że to już widzieliśmy przez chwilę, mając N o wybranych współrzędnych, aż się prosi, że te współrzędne pozmieniać. Zaraz będziemy zmieniać je do nieco ciekawszych operacji. Chcę zwrócić też uwagę, że między punktami tymi, tak samo jak i między innymi obiektami przestrzennymi w szkicu przestrzennym, a jak też i płaskim, mogą, czy też nawet powinny wręcz zachodzić relacje typu połączenie w końcu, wyrównanie, pion, poziom i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy bardzo, bardzo istotne. I tak jak mówiłem, mając ich kilka, że pozwolę sobie pokazać w takim kształcie spiralny, wykorzystując to do szybkich wyciągnięć, modyfikując położenie tych punktów właśnie, no chociażby otrzymujemy już zupełnie kształt inny. I tak jak uprzednio, mając N punktów, możemy na nich zbudować poszczególne odcinki, modyfikując potem ich rozmiary i geometria nasza się zmodyfikuje, rozmiary i położenie, prawda? No chociażby z takiego wyciągnięcia kształtowego początkowo do, już wiemy jak, chociażby do, no do innego zmienionego, tak? To są teraz bardzo szybkie zadania, ten punkt jest naprawdę bardzo fajny i lubię go
mówiąc językiem z mediów społecznościowych. Dobrze. Jesteśmy w parcie, więc pójdźmy dalej. Myślę, że wszyscy korzystaliśmy wielokrotnie z czegoś takiego jak, teraz celowo pewną operację zablokuję, wyciągnięcia lub wycięcia pokrzywej przez przekroje. No chociażby umówmy się, że chcemy, zrobię to oldschoolowo, jest to zarys narzędzia na pewnego freza, tak? Bardzo prosty w szkicu, rzecz bardzo, bardzo prościutka. Chciałem zobaczyć efekt przejazdu pracującego narzędzia po ścieżce, którą jest ta przykładowa krawędź. To oczywiście mogą być inne, tak, ale celowo używam prostych przykładów. No to oldschoolowo bym powiedział, że wzięlibyśmy wycięcie pokrzywej. Dobrze, ścieżka, proszę bardzo. Co wyciągamy, system pyta. Proszę bardzo, ten element. I wydawałoby się, że jest wszystko w porządku. Natomiast założywszy, że mamy narzędzie, nazwijmy je trzyosiowe, no to już takie zachowanie wynika z czego? No wynika na pewno z przestrzennego charakteru tej krzywej, więc o ile matematycznie można to wybaczyć, czy może wybaczyć, to nie ma czego, zrozumieć, że tak właśnie jest, to już technologicznie niekoniecznie. Tutaj oczywiście, przypominam, nadawało się chociażby charakter, utrzymanie pewnego kierunku podczas całej pracy. O! I wówczas to już jest efekt tego, co chcieliśmy wykonać. I nie ukrywam, że korzystając z okazji tej operacji, celowo pokażę, jak bardziej możemy i łatwiej kształtować geometrię, chociażby wykorzystując do tego, nazwijmy to obróbki, dodawania, odejmowania geometrii obiektu A, obiekt B. Zobaczmy, że to się dzieje, może się dziać w parcie, w blasze, no tu akurat mówimy o parcie. Z racji wieloobiektowości są to, mogą to być różne obiekty bryłowe, powierzchniowe, etc. Tu akurat mamy dwa bryłowe. Ta analogia kształtu, nazwijmy to ogólnie narzędzia skrawającego, ma być tylko, tak jak uprzednio, kwestią intuicyjności. To może być kształt w zasadzie dowolny, racjonalny, rzecz jasna. Efektem działania tego wszystkiego jest, no i właśnie poznajmy, i oczywiście dodawanie geometrii, ale też akurat tutaj chcemy odejmować. Czyli tu będziemy wycinać w tej bryle, w tej płycie, mówiąc kolokwialnie, tym działającym obrotowo, intuicyjnie cały czas mówię, narzędziem po tej ścieżce. No dobrze, no to ścieżka, dobrze, narzędzie, mówiąc kolokwialnie, albo ta bryła, która działając dodaje lub podejmuje, tu akurat odejmuje, ok. Dla intuicyjności sprawy umowna oś obrotu i na ten czas bym tak to zostawił. Myślę, że to chyba takie zachowanie nie dziwi. Oczywiście naturalnie będę demonstrował, że w przypadku chociażby zmiany, tu jest prosta, płaska krzywa, inaczej, nieskomplikowana krzywa płaska, może w ten sposób, tak, żebym używał słów właściwych. Nieskomplikowana krzywa płaska, no to co się dzieje, nie wymaga oczywiście komentarza. Niemniej, to oczywiście mogą być krzywe, mogą być zbiory odcinków i łuków. I przykład, no myślę, że coraz bardziej się poznajemy z tym obiektem, proszę bardzo. Po tej ścieżce proszę mi wyciąć efekt, który wynikałby z tego narzędzia, jego obrotu względem tej osi, która sama się znajduje i dodatkowo z zachowaniem niezmienionej pozycji względem tej płaszczyzny. To są opcjonalne kroki. No i proszę jak ładnie. To oczywiście aż się prosi finalnie ukryć to narzędzie robocze, nazwijmy to zaokrąglić krawędzie i będzie efekt ten, o którym rozmawiamy. Celowo nie zakończyłem tej operacji, aby dla porównania pokazać i przypomnieć ścieżkę, narzędzie i efekt zastosowany, tak? Zerknijmy jeszcze na parę rzeczy, mianowicie na coś takiego, że no właśnie, do tej pory w każdym z tych przypadków można powiedzieć, że narzędzie
leżało na ścieżce. Wydaje się to oczywistą oczywistością. Tak może być, tak uważam, powinno być, ale nie musi tak być. Ścieżka i narzędzie mogą być w różnych, jak widać, miejscach. Co się wtedy, co czynimy wtedy? No, chociażby spójrzmy na te opcje. W razie tych różnych lokalizacji narzędzia, nazwijmy to, i ścieżki, domyślnie narzędzie jest dosuwane, tak myślowo nazwijmy to, nakładane na ścieżkę. No, ponownie, ścieżka, proszę bardzo, narzędzie, proszę bardzo, oś obrotu, zgoda. No, powiedzmy, że zostało to myślowo przesunięte. Albo możemy przenieść ścieżkę na narzędzie, jeżeli takie jest, jeżeli taka jest potrzeba. Proszę uprzejmie. Ale spójrzmy na jeszcze parę kwestii. Oczywiście, jeżeli ścieżka jest, nazwijmy to, w materiale, nie wychodzi poza obiekt ten, nazwijmy to, obrabiany, tam wszędzie jest cudzysłów, efekt chyba zgodny z oczekiwaniami, widzimy. Te elementy nie muszą być wcale ze sobą styczne, no bo chociażby ścieżka freza nie musi być w praktyce składającej się z elementów do siebie stycznych, tak? Czy mogą to być odcinki bez promieni, bez zaokrągleń. Dodatkowo, dzięki temu możemy wręcz kształtować nowe obiekty. Proszę spojrzeć, tym razem będę wyciągał po tej ścieżce tę bryłę z zachowaniem tej osi obrotu i taki jest efekt. No, myślę, że innego się raczej nie spodziewaliśmy. I jeszcze jedna rzecz uważam istotna. Pamiętamy, na tym pierwszym przykładzie to była mowa o zachowaniu pewnej orientacji obiektu, który jest przemieszczany. Tutaj też tak właśnie jest. Otóż, no proszę bardzo, wyciągamy po jakiej ścieżce? Po tej. Kogo? Tego. Oś obrotu. No, sama zainteresowana. Gdyby było więcej, można oczywiście wybrać inną. Ta w zupełności jest OK. No to zachowajmy na początek orientację zgodną. Zachowajmy, aby ta płaszczyzna tutaj dominowała, więc przy przemieszczeniu tego obiektu, aby ten charakter był zachowany, tutaj dominowała pewna równoległość na załączonym przykładzie. To w przekroju poprzecznym jest równoległe, co można zaobserwować, jest bardzo oczywiste. Natomiast może dominować inny warunek, może dominować także chociażby zachowanie położenia względnego względem położenia względem tej osi chociażby. No i mamy już zupełnie inny efekt. Dla porównania wariant ten poprzedni z jednym warunkiem, z innym warunkiem, no to można naprawdę ładnie wybierać, przebierać. Finalizując ten temat, pokażę kwestię, no tu cofnę się, to już tak z racji oszczędności czasu, o, obróbki tego, nazwijmy to, wałka tym narzędziem po tej spiralnej trajektorii, czy też analogicznie nieco innym narzędziem. No to uważam, jest fajne w wielu kwestiach, gdy mowa jest o wyciągnięciach, wycięciach, zapraszam klientów właśnie już do, jeżeli to możliwe, nawet nie korzystania z tych początkowych zarysów płaskich, ale właśnie do obróbki bryły bryłą. I tu właśnie jeszcze z ostatniej chwili wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę. O, to jest jeden element znowu z tej wyciskarki. O, tu jest jedna z elementów pomarańczy, zanim będzie uderzona stemplem, żeby popłynął sok pyszny. No i o, wytnijmy po tej ścieżce tym narzędziem oś obrotu zgoda, ale z zachowaniem choćby orientacji względem tej osi. No i efekt jest bardzo szybki. Nie ukrywam, to bardzo przyspiesza pracę w stosunku do poprzednich generacji, co mnie bardzo, bardzo cieszy. No okej. Okay. Przejdźmy teraz do następnego punktu, skoro już o, mamy A i B za sobą, to zerknijmy na C, tablica materiałowa. W woli przypomnienia, dodam tylko, że otwierając nową część, w kwestii materiałów może niczym tutaj w pewnym sensie nie zajść nic,
ale ja proponuję włączyć coś, co w praktyce używam i do czego teraz będę zmierzał i pokazywał rozszerzenie pewnej kwestii, czyli od razu wyświetl nowe materiały dla nowych, tablice materiałów dla nowych dokumentów. Dobrze. Po włączeniu tego wszystkiego w zasadzie dzieje się rzecz podobna, tylko że z takim oknem, które oczywiście myślę, że wszyscy znają. Naturalnie pamiętajmy, że w wielu miejscach choćby z tego poziomu mogę dostać się do tablicy materiałów, też widzieć ostatnio używane, tak zwane ulubione, więc to są rzeczy, które myślę mamy wszyscy znane, uznajemy je za znane, ale chcę pokazać taką rzecz, czyli narzędzie właśnie nowe dla ST9, które umożliwi sprawdzenie, czy właściwości materiałowe w danym modelu są tożsame, czyli równe, czyli identyczne z tablicą materiałową, którą mamy w systemie. Czyli czy tak naprawdę model, który rysujemy a w zasadzie konkretnie materiał przypisany do modelu, który rysujemy, nie jest, mówiąc już praktycznie, oderwany od rzeczywistości firmowej, czyli inna gęstość i tak dalej, i tak dalej. Przypominam, że kwestie materiałowe bibliotek może być wiele, drzemią w tym miejscu. Domyślnie. I właśnie mając celowo wszystkie okna pozamykamy, włączone kwestie, o których była mowa uprzednio, otworzę plik już wykonany. Geometria jest bardzo prosta, a materiał przypisany. Zachęcam, aby poza poleceniem, które już wiemy, jak działa, także pracować i z tym. Właśnie będzie mowa o sprawdzaniu, czy dany materiał jest aktualny, czy też nie. I to jest bardzo istotne, aby po prostu projekt nasz był racjonalny, tak, a nie materiał, mówiąc kolokwialnie, skądś inąd niż nasza własna biblioteka materiałowa. Dobrze. W tym momencie nie ma jeszcze informacji o niezgodności, no to zaraz ją wywołamy. Celowo pozwolę sobie w tym materiale zadziałać. To jest star 3. Począwszy od czegoś tak oczywistego jak gęstość. No to jest 8027 kg na metr sześcienny. Ja celowo, aby to aż uderzało w oczy, przypiszę 2400. A przy okazji jeszcze, no też żeby oko widziało swoje, to zaproponuję, żeby powiedzmy to było przedstawiane kolorem, no może weźmy czerwony przezroczysty. Jest oczywiście zdecydowanie więcej tych materiałowych. Wziąłem te, które są jak gęstość najoczywistsza, ale też i wizualna kwestia ta najbardziej widoczna. Pamiętajmy, że tym żółtym kolorem Solitech nam podświetla pewne kwestie, które w zasadzie są wykonalne, ale są inne niż te obecne w pewnej bazie danych. Ja na razie tego nie zatwierdzę w ogóle, anuluję to. I przykład tego, iż coś mogę wykonać mimo pewnej odmienności od rzeczy zapisanej w bazie danych, tylko przypomnę, że jest w następującym miejscu. Baza danych dla otworów. To akurat otwór według określonej normy z pogłębieniem walcowym, etc. Przelotówką pod M10, zwracam uwagę na średnicę pogłębienia walcowego 18. I przywoławszy właśnie ten otwór, no na różne sposoby, o czym myślę wiemy, oto on zgoda. No oczywiście kwestia jeszcze gwintu, głębokości, etc. To dużo by mówić. Chodzi właśnie o to 18. Jeżeli ja teraz wpiszę mu
19. Ten mówi, o właśnie, kolorem żółtym zgoda, zrobię to dla Ciebie, ale pamiętaj, że to jest inaczej niż w pewnej bazie danych, więc użytkowniku miej baczenie. To jest takie pulsujące światełko żółte, bym powiedział językiem komunikacyjnym, samochodowym, aby uważać. Dobrze. I wrócę w takim razie już do tabeli zmiennych i już szybciutko, gęstość z 8000 2400. No różnica dla stali. Właśnie ma być taka kontrowersyjna, żebyśmy od razu to widzieli. Kolor inny niż domyślny. Dobrze, wszystko tutaj na żółciutko. Tak ma zostać. Oczywiście ja tutaj mogę nadpisać bibliotekę materiałową, ale uznajmy ją za świętą, nieruszalną. Więc zapiszę do tylko tego pliku jednego. Ponownie pyta, czy nadpisać to w bibliotece materiałów? Nie. Tylko w tym jednym pliku. No, wizualnie wiemy, o co chodzi. Oczywiście, czy ta gęstość została wzięta pod uwagę? Wzięta pod uwagę. Dobrze. Nagrajmy to i zobaczmy, jak się system zachowa, gdy taki plik otworzymy. Będziemy na nim pracować. Czyli plik, który właśnie uczyniliśmy, ma inne zupełnie właściwości materiałowe niż te, które są w bazie danych. Proszę bardzo. Oto komunikat o niezgodności de facto materiału z tego pliku z tym, który jest w tabeli zmiennych. No i co robimy z tym? No, fantem bym powiedział. Celowo nie wcisnę OK, bo pokażę nieco inne miejsce, które nas tutaj zaprowadzi. Gdybym wcisnął OK, to bylibyśmy odesłani tutaj, a ja chcę jeszcze pokazać inną reakcję. To była reakcja przy otwarciu, prawda? A ja mogę w dowolnej chwili poprosić, sprawdź Solidzie, czy tutaj wszystko jest aktualne, czy nie. O właśnie, to jest ten komunikat, więc wywołany. Przy okazji dodam jeszcze, że odwieczna kwestia, w cudzysłowie, w Solidedge'u, symbol zegara widocznego przy tabeli materiałowej. Zegar w wielu przypadkach świadczy o pewnej nieaktualności na niekorzyść. Oto właśnie jest ten przykład, że nie wspomnę o podpisie, który mówi to, co, gdzie jest napisane to, o czym mówię, czyli o nieaktualność po prostu. Dobrze, no to czy tu, czy też po prostu tu. I oczywiście zamiast odszukiwać, jak jest w bazie danych, gdzie możemy ją bardzo łatwo otworzyć, po prostu proponuję przywołać do porządku te właściwości inne niż te, które są w bazie danych tej nieruszalnej. No i proszę bardzo. Proszę uczynić tak, jak jest w bazie danych. 3, 4, tak, jest. No i wracamy do punktu wyjściowego. Wszystko jest aktualne. Gęstość, że tak powiem, z ludzką twarzą, więc i masa wróciła z ludzką twarzą, w cudzysłowie. No i zapytanie teraz już, jeżeli wszystko mamy już aktualne, czy aby na pewno jest aktualne, to pytanie uważam należy zadawać dla pewności i w części i w złożeniu. Ja w złożeniu to zaraz pokażę. No ponownie pytam, jest aktualny? Jest. Dziękuję bardzo. To jest jedna rzecz. A teraz zobaczmy, jak ta kwestia miewa się w złożeniu, czyli środowisku, gdzie no założenia dzieje się troszkę, można by rzec, więcej niż w zwykłym parcie, chociaż do parta celowo jeszcze wrócimy, choćby dlatego, że jesteśmy właśnie na etapie omawiania parta. Dobrze. Mamy złożenie. Myślę, że ten element swoją kolorystyką już coś sugeruje. Niemniej nie dajmy się mimo wszystko pozorom, mogą o czym świadczyć, nie muszą. A teraz już całkiem poważnie, gdy pracujemy w złożeniu, naturalnie zanim wbierzemy się do właściwości całego złożenia, proponuję odpytać elementy indywidualnie. No i aż się prosi zapytać, proszę bardzo, sprawdź kolego, czy materiały są aktualne, czy nie. Tutaj nie ukrywam, że dla tego samego materiału 303, gęstość 2400 i 8000 już coś mojemu oku mówią, że coś tu trzeba zrobić, chociaż gdyby tych elementów było, nazwijmy to 1000,
Obawiam się, że moje oko by tego nie zauważyło, ale od tego jest solitet, żeby moje oko i nie tylko oko wspomagać. Proszę bardzo, jedziemy. No, który jest nieaktualny? Ten jeden. No, zgadza się, rzeczywiście. No to go aktualizujemy, proste. Gęstość poprawna. Przy okazji kolor poprawny. Dobrze. Nie ukrywam, że co do dbałości o gęstość, tak, to jest rzecz oczywista. Natomiast te kwestie wizualne, wszelakie wizualne, też uważam za istotne, bo to nie tylko sam kolor, powiedzmy, lidz zewnętrznych, ale też kwestie choćby kreskowania. To jest też element wizualny, który przy różnych projektach z różnych branż, prawda, choćby budowlane i tak dalej, tam kreskowanie wiele mówi o elemencie, na który jest tak czy inaczej pokreskowany. W cudzysłowie oczywiście. Spójrzmy na właściwości i widzimy, że tutaj ktoś pozwolił sobie nadać kreskowanie może i dla określonych norm i rejonów świata poprawne, niemniej powiedzmy wracając do podstaw rysunku technicznego maszynowego, jakiego nas uczono swego czasu, to załóżmy, że to jest dla naszego rejonu i tych naszych podstaw nieaktualne, a już na pewno inne niż domyślna biblioteka materiałowa, więc mówiąc krótko, proszę przywrócić stan domyślny początkowy. Dobrze, czyli równe odstępy między liniami. Dobrze. To wszystko jest zapisywane w materiale, więc zobaczmy, jak kreskowanie się zachowa. Tak jak chcielibyśmy, żeby się zachowało. Dobrze, to jest właśnie to, o co chodzi. Więc już można powiedzieć, że kwestia przypadkowości materiału względem biblioteki jest uporządkowana. Ale też pamiętajmy o jednej rzeczy pod tytułem, że elementy pojedyncze to nie tylko sama zwykła część, ale też taki szczególny, czyli blacha. Tu akurat spójrzmy na dodatkową zakładkę tabeli materiałów, czyli po prostu, mówiąc w dużym uproszczeniu, kwestie elementów ewidentnie blaszanych. Tu widzimy celowo zgodność położenia warstwy obojętnej w tym pliku, z tym, który jest zapisany w bibliotece materiałów. Zresztą sam fakt, że brak komunikatu, brak możliwości zaznaczenia przycisku aktualizacji świadczy o tym, że jest tutaj zgodność. Dobrze, to wszystko widzieliśmy. A teraz włączę przykład, gdzie jest mowa o niezgodności. System od razu wręcz pozytywnie krzyczy, że jest sprawa. Dobrze, jaka to sprawa? Przypomnę, że poprawnie natural factor to jest 0,1. Może znaczy 137 tysiącznych, albo nie wiem sobie 0,137, jak kto woli. Tu jest inaczej, bez wnikania w szczegóły, więc po prostu przywróćmy tak, jak być powinno. 0,137 jest. No świetnie, super. Więc jak już mówiliśmy, tak mamy opanowany temat zgodności materiału z biblioteką materiałową, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Więc także tutaj pięknie, ładnie nastał. Dobrze. Skoro jesteśmy w parcie, to uważam za zasadne wspomnieć o nowych, uważam bardzo fajnych metodach upraszczania części w złożeniu. Oczywiście na tym banalnym przykładzie, i dobrze, że on jest taki banalny, bo jak mówiłem, koncentrujemy się na narzędziach, a nie na kształtach. Wiemy, gdzie i dlaczego część uprościć, aby w przypadku, śrub, jeżeli jest ich więcej, to gdy w całym złożeniu są, dosłownie byłyby rozmiaru piksela, aby system nie przerabiał fazek, podcięć promyczków i tak dalej, i tak dalej. Dla przypomnienia, mamy tutaj opcji sporo, to rzeczywiście możemy. To oczywiście nie chcę omawiać podstaw upraszczania części, bo to rzecz znana od dawien dawna, ale tylko sam fakt ich stosowania, zgoda. To jest bezwzględnie potrzebne. I teraz nowość, o której chcę powiedzieć. Zademonstruję na przykładzie pewnego złożenia. I zwrócić uwagę
na to. Funkcjonalność, która właśnie trafiła do części, tylko dla przypomnienia, chcę pokazać, że poznaliśmy ją swego czasu jako zastosowanie do upraszczania złożeń. A funkcjonalność ta właśnie, potężna w swojej prostocie, bo o to właśnie chodzi, polega na, cokolwiek tutaj jest, ja to zablokuję, żeby opowiedzieć, polega na wpisywaniu wybranych elementów w kształt jakiś możliwie prosty, nieskomplikowany może, będąc dokładniejszym, w tak zwany prymitywny, matematyczny, rzecz jasna. I jeżeli wystąpień takich jest więcej, to potem oczywiście się je powiela, ten kształt tego wystąpienia do tych pozostałych elementów. Oczywiście tego typu działań można prowadzić więcej, to jest tylko przykładowy, na tak utworzonych, mówiąc językiem matematycznym, prymitywach, można oczywiście, jak tutaj zresztą nawet zrobiono, o właśnie, prowadzić po prostu bardzo proste operacje próbowe typu wycięcia, etc. To wszystko właśnie ten obrys, ja tylko jeszcze pokażę, po co nam to w tym złożeniu, no chociażby robiąc drafta z tej stacji transformatorowej. Myślę, że użebrowanie sprawiłoby, że na wydruku tutaj mielibyśmy kleksa jednego wielkiego, więc właśnie chociażby po to sposobów i metod wykonania tego oczywiście jest więcej. O. Chociażby po to wykonamy coś takiego, charakter odda, będzie to czytelne na rysunku. Dobrze. I teraz przejdźmy już do samych części, gdzie pokażę, jak tego typu funkcjonalność właśnie wprowadzono. To już szybciutko, bo to narzędzie zostało przedstawione, tylko teraz pokażemy, że i gdzie konkretnie jest w naszym środowisku. Ja celowo z racji oszczędności czasu pozwolę sobie pokazać przykład już zrobiony, ale krok po kroku przejdziemy, jak to zostało zrobione. Wariant pełen, wariant uproszczony. No i może po kolei, to pamiętajmy, że mamy zupełnie osobne drzewo do uproszczeń. Dobrze. No to spójrzmy, że w tym momencie już zaznaczywszy tylko i wyłącznie dwa lica i mówiąc, w jaki prymityw ma to być wrysowane, system już, tutaj jest to polecenie na tak zwany dzień dobry, właśnie mi to takim prymitywem obrysowuje. No i efekt tego wykonany. Dobrze. Oczywiście tego typu poleceń jest więcej. Tutaj wskazawszy dwa walce. No bo są to walce, już to też zostało obrysowane. I tak dalej, tak dalej, tak dalej. Ja chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Tutaj znowu pokazano kilka lic, już to zostało szybko obrysowane. Rzecz taką jak... Zobaczmy, do tej pory te wszystkie działania były z odstępem 0. Tutaj ten właśnie jest odstęp 1. Zaznaczywszy tylko i wyłącznie o te dwa lica. No nie dziwi, że wpisując to w walec mamy z odstępem domyślnie 0. Mamy efekt. No zgodny z życzeniem, ale jednak stwierdzimy, że chcemy pójść troszkę dalej i te właśnie promyczki, etc. również zakryć, więc odstęp 1 na zewnątrz, o. Więc możemy to zrobić i tak. Oczywiście i dalej możemy upraszczać wedle życzenia. No i mając coś takiego w złożeniu, otwórzmy jedno z nich. Domyślnie wszystkie części otwierają się jako pełne, choć oczywiście wiemy, że w złożeniu możemy zarządzić tak, jak chcemy. Dla porównania część ta jedna uproszczona, a tutaj pozwolę sobie zwrócić uwagę
na to, co naprawdę często stosuję w przypadku chociażby śrub, nakrętek i innych rzeczy. Coś takiego. Jedna błyskawiczna operacja obrysowania elementu jednym prymitywem, tak aby gdy jest daleko, był ładnie widoczny, a grafika miała zdecydowanie mniej pracy. Także to wygląda oryginalnie, ale stosuję to bardzo często. Nakrętka tak uproszczona jest banalną dla karty graficznej. W innym przypadku byłoby troszkę roboty. Jeszcze jeden przykład jest, uważam, godzien uwagi, mianowicie, i to już jest nowość, upraszczanie jednego elementu na bazie geometrii drugiego. To możemy zrobić i w już trybie części pełnej, jak i trybie części uproszczonej. No to zobaczmy. Mamy dwa takie same podzłożenia. Twórzmy jedną część. Ja to dla odmiany zrobię w trybie części pełnej. Też tak możemy robić. Uprzednio robiliśmy osobna część, pełna część uproszczona, a teraz powiedzmy, że zawsze ma to być uproszczone, więc róbmy to też w części pełnej dla pełni obrazu, że narzędzia te są dostępne w obydwu środowiskach. Dobrze, no to obrysujemy jakim prymitywem? No powiedzmy, że walcem. Kogo? No i teraz zaznaczamy albo poszczególne lica, albo też lica złożenia oczywiście. O, ta pierwsza komenda służyła zaznaczania własnych lic tej jednej części. Ale myślę też, że możemy pójść dalej i zaznaczać dla szybkości działania całe komponenty. Ja zaznaczę jeden tu płaszczyzna, na której ma być podstawa, albo równoległa, do której ma być podstawa walca. Dobrze. No i jeszcze raz szybciutko w walcu, proszę bardzo. Ten składnik cały złożenia, płaszczyzna równoległa, podstawa walca równoległa do tej płaszczyzny. Tak, dobrze. Zwróćmy uwagę, że to dzieje się w n wystąpieniach tego jednego komponentu. I dobrze. Oczywiście to, że on teraz został tak uproszczony na bazie innych elementów, to jest jedna rzecz. Natomiast powtarzam zawsze, że no, w tej pracy ważne jest również, a może i przede wszystkim to, żeby zmiana ta zaszła raz, ale była też utrzymywana za każdym razem, gdy zajdzie zmiana i będzie to z duchem tej zmiany, że tak powiem, zgodne. Otóż ten element, na bazie którego upraszczaliśmy, teraz pozwolę sobie zmodyfikować poprzez bardzo prostą modyfikację, wyciągnę w górę, mówiąc kolokwialnie, powiedzmy o 40. I chcę tylko sprawdzić, aż i tylko sprawdzić, czy ten element, na bazie którego go upraszczaliśmy, odpowiednio zareaguje, co zresztą się stało. Dobrze, o to chodziło. Finalizując już kwestię samych części, chcę zwrócić uwagę na coś, co uważam za istotne. Otóż teraz już dla wieloobiektowości, to są dwa bardzo proste, odrębne przykłady dwóch odrębnych obiektów w jednym pliku PAR. Możemy już teraz wykonywać pewne operacje na różnych obiektach jednocześnie. Co bardzo, nie ukrywam, mnie cieszy, bo chociażby umożliwia takie operacje także jak na tym przykładzie, gdzie mamy tutaj również dwa obiekty. To był przykład typowo sekwencyjny, tutaj mamy typowo synchroniczny. Otóż wracając, celowo przejdę, mimo iż nie było to ultra konieczne do synchronicznego, żeby tutaj też coś pokazać. Zaraz dokładnie powiem, mimo że to się już stało, zaraz powiem, co się konkretnie stało. Przeprowadzę tę operację. Operacją tą będzie po prostu wycięcie. Wykorzystam ten region. Poproszę o wycięcie. No, przez wszystkie. O, i właśnie jest teraz też przy okazji wybór, czy przez jedną aktywną bryłę. Zresztą po to się bryłę uaktywnia, żeby ją, że tak powiem, obrabiać i z poziomu części i złożenia, albo przez wybrane domyślnie wszystkie te, które na drodze operacji się znajdą. No to zobaczmy, czy to
Zaszło, zgoda. No i zobaczmy, w jednym elemencie, ok. W drugim elemencie, ok. Dodam też, że kwestią, o którą mi chodzi, że była mi potrzebna do tego, aby wrócić do modelowania synchronicznego, jest to, że elementy, które zostały, jak te tutaj, dodane na etapie późniejszego modelowania sekwencyjnego, teraz domyślnie widzę jako półprzezroczyste, gdy cofam się do modelowania synchronicznego właśnie. Uprzednio takiej możliwości nie było, więc cieszę się z niej bardzo. Oczywiście, jeżeli mimo wszystko chcę ten element użyć, zawsze mogę to zrobić, ale jeżeli już pewne narzędzie nam pewne kwestie umożliwia, no to niech będzie tak, że będziemy z tego po prostu korzystać, bo po to jest. Dobrze. Przechodząc do blachy, chcę celowo w tym właśnie miejscu powiedzieć o kwestii, która jest niejako na pograniczu i części zwykłej, i części blaszanej, typowa dla dwóch tych środowisk. Chociaż, żeby się zastanowić, to i złożenie tutaj można by zahaczyć, ale uważam, że to jest celowo to miejsce i ten czas, aby powiedzieć o możliwości skorzystania z coraz częstszego sposobu wytwarzania, jakim jest wydruk nie na papierze 2D, tylko już 3D. No, zobaczmy, co my tu mamy w pierwszej kolejności. Zgoda. I skorzystajmy z aplikacji wbudowanej w Windows 10. 3D Builder, STL. Dobrze, tu już jednego mamy, możemy go nadpisać. W porządku. OK. To jest nasza część. Fajnie. Myślę, że podgląd jest bardzo, bardzo OK. Natomiast po zaakceptowaniu. To oczywiście jest sporo narzędzi, nie będziemy ich omawiać, bo to nie czas, nie miejsce i ewidentnie nie ten webinar. Niemniej warto skorzystać z narzędzia, które przy wydruku przestrzennym jest bardzo popularne, czyli zaproponowanie dosłownie przewrócenia się części pod własnym ciężarem, aby takie położenie uznać za najbardziej naturalne, czyli takie w praktyce, które spowoduje potrzebę jak najmniejszego zużycia materiału podporowego przy wydruku. No i niech się przewróci, ale z takiego przewrócenia będziemy mieli tylko w tym przypadku korzyści. No i tak też się stało. To akurat przewrócenie bardzo mi odpowiada i przy wydruku oszczędzi wiele materiału podporowego. Oczywiście tą częścią można podrzucać, aby upadło raz jeszcze inaczej, ale to zupełnie jest osobny temat. To, co chciałem nadmienić, właśnie uczyniłem. I już wyraźnie przechodzimy do blachy i porozmawiajmy o monitorowaniu wybranych kwestii technologiczności wyrobu dla rozkroju, jak też dla blachy, mówiąc kolokwialnie, na gotowo. Dobrze. Zerknijmy w takim razie na model blachy, który początkowo wygląda, rzekłbym, niewinnie. Zacznie się jeden wątek istotny, gdy dokonamy rozwinięcia. No, bo to jest bardzo geometria prosta, więc tutaj czynności też są banalne. Właśnie. Pojawia się informacja nader wyraźnie, że rozkrój tak naprawdę w tej postaci jest pod względem praktycznym nierealny. To, że na gotowo wygląda fajnie, to dobrze, ale w rozkroju pewne elementy, o właśnie, i trzy kropki. Co konkretnie? Komunikat 1. Zgoda, natomiast odpytajmy go, co i gdzie się stało. Komunikat 1. Zgoda. Komunikat w Pathfinderze. Zgoda, ale odpytajmy dokładnie dzięki właściwym narzędziom kontrolery geometrii. Konkretnie, kto i gdzie. Tak zwane błędy pojawiły się. OK. I nachodzenie na siebie geometrii jest klasyfikowane jako tak zwany błąd. No myślę, że w tym momencie chyba nikt nie ma wątpliwości, gdzie i dlaczego rozkrój ten uznano za nierealny. No oczywiście naturalnie, no, biorąc pod uwagę no,
typową obróbkę blach, tak? No to dobrze, to skoro tak, to szybka modyfikacja geometrii, zobaczymy potem co rozkrój. Na to nawet też celowo możemy. Nie musimy oczywiście, ale możemy to rozkrój już usunąć. Szybka modyfikacja, szybka naprawa, szybkie cofnięcie lica, które wchodziło w drugie i już przy rozwinięciu, które celowo robię na nowo, chociaż nie musiałem już komponentu tam, gdzie jeden, drugi, lico w lico, takowych komponentów tej bryły już nie ma, więc biorąc pod uwagę uprzednie założenie, takowy rozkrój jest uzasadniony. Dobrze. Więc skoro analizowaliśmy kwestię elementu w rozwinięciu, to równie dobrze może dojść do sytuacji, gdzie rozkrój ok, ale z kolei wariant na gotowo wcale, że nie ok, mówiąc kolokwialnie. Spójrzmy na już przygotowany element. Wprawne oko już coś tu widzi, ale o tym za chwilę. Rozkrój wykonany to jest bardzo prosta geometria. Rozkrój jak najbardziej realny, nikt nie wchodzi w nikogo. Wracając do geometrii na gotowo, jednakże widzimy, że no tutaj dwa lica twardo wchodzą w siebie. No i żeby również popytać element na gotowo, czy i gdzie koliduje, pamiętajmy o tym narzędziu, aby stosować go również i w tym przypadku. No i rzeczywiście N lic, to są wszystkie wyszczególnione, nachodzi na siebie, gdzie to konkretnie jest, to wszystko widać, to są te lica, które widzieliśmy dobrze. No oczywiście wiadomo, że tutaj aż się prosi robić szybką modyfikację na sposobów kilka różnych, chociażby cofnąć w taki bardzo prosty sposób. No i teraz zapytajmy, czy ponownie system będzie monitorował o błędach. No nie ma błędów. Dobrze. No więc takie kwestie natury technologicznej w pliku blachy. Dobrze. Ale też pójdźmy dalej. Skoro mowa o blasze, to kwestia orientacji rozkroju. Pozwolę sobie pokazać taką geometrię. To jest też nieskomplikowana i słusznie. Jako rozkrój, czy dane do rozkroju, wskażę następujący element. Lico. I popełnię celowo pewien błąd. Ten krawędź. Chociaż czy to błąd, to się zorientujemy za chwilę, na, myślę, załączonym przykładzie. No cóż, myślę, że tego typu przykład jest daleki od właściwego rozlokowania wyrobu na arkuszu. Więc jeżeli nawet coś takiego zaszło, to spróbujmy tutaj sytuację naprawić. Oczywiście aż się prosi zrobić rozkrój na nowo, ale właśnie trzy kropki. Jest wiele sytuacji, gdzie tego rozkroju nie musimy robić na nowo, bo możemy go zmodyfikować już tutaj. Zobaczmy, o ile stopni musimy właśnie go obrócić. 165 to jest 15 stopni i w tym momencie właśnie skorzystamy z nowego narzędzia, czyli modyfikacji całego rozkroju, na przykład obiekt całości względem osi. No i mamy te 15 stopni. I to już jest, myślę, że nie trzeba przedstawiać, inna rozmowa. Oczywiście teraz też celowo wrócę do sekwencyjnego. Podobne rzeczy, celowo to usuwam, miałyby miejsce, gdybym na przykład utworzył rozkrój, nazwijmy to zgodnie ze sztuką. OK. Ale potem okazało się, że lico, które tylko krawędź de facto decyduje o lokalizacji rozkroju, a w zasadzie jego krawędzi o x, powiedzmy, że ktoś w procesie modyfikacji geometrii obrócił o jakaś prosta, nieskomplikowana, przepraszam najmocniej, nieskomplikowana wartość, niech będzie 5 stopni. Na podstawie powyższego, skoro ta krawędź uległa obrotowi, no to też rozkrój ulegnie modyfikacji.
miłość było uczynione zgodnie z wszelką tutaj sztuką obowiązującą. Więc żeby nie robić rozkroju na nowo, proponuję również zajrzeć do nowych rzeczy i obrócić całość o rzeczony kąt. Naturalnie aż się prosi, aby te w parametrach te kąty do siebie przyrównać, aby ten rozkrój w zasadzie, można powiedzieć, poprawiał się sam w kwestii swojej orientacji. Więc to, skoro pewne rzeczy mogą zajść półautomatycznie albo automatycznie, no to ja je już robię. A taka może. Dobrze. Zobaczmy też na kwestię, która też dużo dla mojego oka dosłownie znaczy. Mamy blachę, co jest oczywiste. Celowo przeniosę, może nie tyle lico, ale nawet cały obiekt w kierunku, no, wybranym. Powiedzmy, że przenoszę go, mówiąc umownie, no nawet niech będzie 0,5 m, daleko od zera. Pamiętajmy, to celowo pokazuję, aby osobno traktować układ współrzędny, ten bazowy geometryczny, a osobno traktować ten, który wynika z takiej, a nie innej lokalizacji masy. Układ główny. Także ten był celowo, żebyśmy wiedzieli, że tu jest to zero geometrii. Ok. W poprzednich wersjach, jeżeli teraz dokonam rozkroju, ponownie zgodnie z wszelką sztuką, tu jest to zero. Ja zrobię tak zwanego zooma. Nawet mogę ten układ jeszcze ukryć dla pikanterii rzeczy, o której za chwilę. Tak. Jest gdzieś daleko, tak? O czym nie muszę wiedzieć. I w wersjach poprzednich no, dokonuję rozkroju. Teraz jeszcze niczego nie kliknę. W wersjach poprzednich blacha uległaby rozkrojowi i poleciałaby do miejsca, gdzie powinna, czyli do zera. Przy czym kamera zostałaby w miejscu, w którym jest, więc można by odnieść wrażenie, że blacha wyparowała. Nic takiego nie miało miejsca oczywiście, więc żeby no nawet nie musieć robić rzeczy może i banalnej, bo wystarczyło wyśrodkować ekran, już blacha od razu się znalazła. System robi to po prostu za nas. Płynne przejścia między, niezależnie gdzie rezydują, rozkrój i na gotowo. Rozkrój i na gotowo. I co ważne, to nie tylko jest przejście między jednym a drugim, ale też obydwa te położenia są zapisywane. Kamera dla wersji na gotowo i kamera dla wersji rozkrój. Dla każdego z tych środowisk położenie kamery jest zapamiętywane. No i to czyni pracę, uważam, bardzo wydajną, bo już nie musimy zgadywać, teraz już po prostu wiemy, co gdzie jest. Skoro mowa w blasze o tak zwanym niezgadywaniu, to patrząc na jedną z nich, tak, kwestia układów, pamiętajmy o tym, a tego akurat celowo mamy opanowane, możemy to ukryć. Patrząc na rozkrój, mamy tutaj element grawerki. Ponieważ no, na pewno dla wszystkich nas słuchających rzeczą oczywistą jest, że do grawerowania używa się nieco innych, podobnych oczywiście, ale nieco innych rozwiązań niż do cięcia, choć oczywiście podobnych, może zaistnieć sytuacja, w której warto przy zapisywaniu rozkroju w DXF-ie przy okazji jeszcze tę myśl, która mówiła o zapisywaniu w DXF-ie, postawię trzy kropki i zwrócę uwagę na folder, w którym siedzi, że tak powiem, ta właśnie blacha, oto on. W sytuacjach, gdy system całkiem słusznie chce zapisywać pewne dokumenty w miejscach typowych, jak dosłownie dokumenty, albo pulpit, jeżeli był ostatnio często używany, to pamiętajmy o czymś takim jak folder główny, czyli błyskawiczne przenawigowanie nas do miejsca, gdzie jest nagrany master, że tak powiem. O. Dobra.
I skoro już dokończę tamte zdanie, zapiszę rozkrój tego, mam możliwość zapisania grawerki zamiast domyślnego, który tak naprawdę jest bardzo podobny wizualnie do zarysu zewnętrznego, wewnętrznego, zupełnie innym stylem, czy to linia przerywana i lub kolor, to już zależy od użytkownika. Niemniej uważam to za pomysł dobry. O, na drugi ekran przeniosę. I w przypadku domyślnego zachowania zmienię też nieco tło. Gdzie wszystkie krawędzie miały ten sam kolor. Nawet może szybciutko zrobimy kolor tak zwany AutoCAD, czyli pełną inwersję. Widać, że grawerka ma ten sam kolor, chociaż pamiętajmy, że jest ona na osobnej warstwie. Więc tak czy siak możemy się zorientować. Ale żeby wiedzieć od razu, o co chodzi, to polecam w oknie nastaw zapisywania DXF-a rozkroju, wiemy gdzie to jest, dać inny styl dla tej grawerki. I akurat już na, żeby przyspieszyć, w przykładzie pozwoliłem sobie dać linię przerywaną, czarną, więc zdecydowanie nie sposób pomylić to z zarysem wewnętrznym, zewnętrznym, ewentualnie gięciem i innymi kwestiami, tak? Więc takie rozróżnienie uważam za bardzo, bardzo istotne i proponuję o tym pamiętać. Ok. Dwie jeszcze fajne kwestie, które uważam zaoszczędzają wiele, no w skali dnia bym powiedział nawet wielenaście minut. Otóż zwróćmy uwagę na fakt. W tym prostym elemencie zrobimy sobie szybciutkie gięcie. Niech nie będzie w żaden sposób skomplikowane. Dobrze. Tu myślę, tych działań, które robimy, nie trzeba przedstawiać. Zrobione. Tymczasem, gdy to lico przeniesiemy, o właśnie, i trzy kropki, albo położymy na innym licu z odstępem i tak dalej, albo przesuniemy, mówiąc kolokwialnie, góra-dół, weźmy góra o na przykład 30, to pojawia się ten miły wymiar, którego do tej pory niekoniecznie łatwo można było odnaleźć. No i teraz mogę w końcu sterować, mówiąc kolokwialnie, nadal góra-dół, więc sterowanie stroną zagięcia już jest zdecydowanie szybsze. I też jeszcze jedna rzecz, która błyskawicznie parę rzeczy załatwia. Otóż w przypadku takiego zadania mam blach. Chcę w niej zrobić wycięcie tym kształtem. Oczywiście naturalnie wiadomo, że należy ideowo, że tak powiem, te wszystkie zagięcia rozprostować, tak, rozłożyć, założywszy, że to jest lico bazowe, potem oczywiście wyciąć, potem zagiąć ponownie. Niemniej, zamiast wskazywać każde zagięcie osobno, wiadomo, że wskazuje się wszystkie, przy czym dawniej trzeba było mimo wszystkich i tak powiedzieć wszystkie i je zaznaczyć. W tym momencie system wie, że wszystkie to są wszystkie, prawda? No to chwała mu za to, skoro wie, które to są wszystkie, to dobrze. I tak samo przy zagięciu zróbmy dobrze. Również przy zagnij ponownie też wszystkie, to nawet bez wskazywania wie, które są. No i bardzo fajnie. Ok, w takim razie kwestie również blachy mamy za sobą i możemy spokojnie przejść do złożenia.